wszystko, cokolwiek wiemy, co nazywamy o Bogu, o nas, o naszej relacji z Nim, potrzebuje przeprowadzenia z tej sfery wiedzowej w to, co dzisiaj Ewangelia nazywa duchem i życiem. Nie wystarczą pojęcia, koncepty. One potrzebują być malutkim przyczynkiem do tego, aby wejść w sferę ducha, aby modlić się w duchu, aby wielbić Boga w duchu, aby pozwolić Duchowi Świętemu działać i aby to wszystko, co wiem, stawało się w nas życiem, aby to przekładać na życie i cieszyć się tym, że coraz więcej w nas jest tego właśnie Bożego życia.